Opozycja wykorzystuje emocje Polaków do zbijania politycznego kapitału. Atakowana jest ochrona życia poczętego zapisana w Konstytucji oraz Kościół w Polsce. Historia proaborcyjnej lewicowej aktywistki, która rzekomo została skrzywdzona przez policję, zdominowała narrację opozycji i sprzyjających jej mediów. Kobieta z zaburzeniami psychicznymi, która zabiła własne dziecko, została wykorzystana przez Donalda Tuska do zorganizowania kolejnego marszu swoich zwolenników. 4 czerwca daliście Polsce nadzieję, więc proszę, dajmy 1 października nie tylko nadzieję, ale też pełną wiarę w zwycięstwo. Marsz aborcyjny, zresztą niesamowicie niemoralny moim zdaniem, niesamowicie obciążający duchowo tego, który na tym chce grać. Przecież tu chodzi o życie ludzkie. Mówi profesor Mieczysław Ryba, opozycja sięga po emocje. To ma dać jej zwycięstwo w jesiennych wyborach parlamentarnych. Donald Tusk liczy tu na głosy kobiet, które manipulacjami chce przekonać do swojej partii. Kobiety, które w Polsce zaczynają się naprawdę bać tej władzy. Platformie Obywatelskiej w graniu na emocjach Polaków wtóruje lewica. Posłowie tej partii zaprosili lewicową aktywistkę, tak zwaną panią Joannę, do Sejmu. Jej wystąpienie na posiedzeniu parlamentarnego zespołu praw kobiet było niespójne i wewnętrznie sprzeczne. Widoczne było rozchwianie emocjonalne. Szokujące było to, w jaki sposób kobieta opowiadała o zabiciu swojego nienarodzonego dziecka za pomocą środków poronnych. Jak brałam tą tabletkę, to miałam podpaskę i na podpasce, jak już było po wszystkim, tam była taka, nie wiem, jakby galaretka. Mała taka. Ja sobie na przykład mówię na nią żelek między znajomymi. No taki żelek tam był, mój żelek. Posłom lewicy to jednak nie przeszkadzało w wykorzystywaniu historii kobiety do zbijania politycznego kapitału. Nasilające się represje wobec kobiet nie tylko pozbawiły kobiety praw reprodukcyjnych, prawa do zdrowia, lecz także drastycznie ograniczyły konstytucyjne i obywatelskie prawa Polek do, jak wolność zgromadzeń. Co ciekawe, w trakcie sejmowego spotkania z aktywistką doszło do spięcia między przedstawicielkami Platformy Obywatelskiej oraz Lewicy. Panie pokłóciły się o to, która partia angażuje się bardziej w proaborcyjną retorykę. Trudno akurat Barbarze Nowackiej zarzucić, że jest przeciwko zmianie przepisów, bo robi to od bardzo wielu lat i stała na ulicy, zbierała podpisy. No nie można tak robić. Katarzyna, chciałabym, żebyś mnie jednak nie pouczała. Jako Lewica złożyłyśmy mnóstwo projektów, które nie zostały przez was poparte. Ja o tym mówię. I mówię też o tym, że nigdy was z Platformy Obywatelskiej nie było na wielu spotkaniach. Liberalno-lewicowa opozycja idzie dalej. Negatywne emocje budowane wokół ataków na zapisaną w Konstytucji obronę życia starają się przekierować w atak na Kościół. Kobiety w Polsce nigdy nie będą miały swoich praw, dopóki nie zostaną wprowadzone zasady państwa świeckiego. Profesor Mieczysław Ryba podkreśla, że to efekt braku pomysłu na kampanię. Szukają tragedii jakiejś, na bazie której mogliby zbudować swój kapitał. No sprawa tej pani Joanny, no to jest w ogóle na fałszywych przesłankach i skrajnie niemoralne. Granie tym tematem skrajnie niemoralne, robi się to. W tym procederze opozycja może liczyć na wsparcie liberalno-lewicowych mediów. Mamy do czynienia ze zjawiskiem rzeczywistości urojonej, która jest forsowana, prezentowana przez bardzo poważną część mediów i która no, oddziałuje na świadomość społeczną. Podkreśla wicepremier Jarosław Kaczyński. Wielu obserwatorów polskiej sceny politycznej uważa, że tegoroczna kampania wyborcza będzie najostrzejsza w historii. Ostatnie wykorzystywanie ludzkich emocji potwierdza te spostrzeżenia.